Który jesteś, Szymon? Trzeci czy czwarty? Dobra. Mamie? Mama, która właśnie wygrała? A gdzie ty, mama, jesteś w ogóle? To. Zrobię ci filmik i wkleję mamie na Face'a, dobra? Witam na ósmym, kolejny ósmy gastronomii. Dzisiejsze zawody zostaną rozwiązane w konkurencji kata i w konkurencji kumizmu. Chodź, chodź, śmiało, nie mój się. Gratulacje. Gdzie są nas na stronie? Stanisław Bukowski, Arkadiusz Bozowski, Sędzia Bożenie. Ósme Mistrzostwo Województwa Pomorskiego uważam za otwarte. Poboli po kolei wchodzimy w Matrycz. Przyjechał Kanku, przyjechał Konin, przyjechał Gdańsk, zobaczymy kto jeszcze przyjedzie. Polecamy Gdańsk, pozdrowienia. Nasza proszę, podoba się. Czemu nie jest to? Boisz się, tak?
Garda! Igor Garda! Igor Garda, ręce! Dobrze! Brawo! Garda! Dobrze. 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 Garda. Ręce, Igor. Garda. Dobrze. Dobrze! Garda! Dobrze! Garda! Garda! Dobrze! Po jednym. Dobra. Napiłeś się? Chcesz się napić? Napiłem się. Dobra. A ty kiedy? Kiedy walczysz? Chodź mi załóż, bo ja filmuję.
Koniec walki. Już koniec czasu to jest. Dobrze, Igor. Bardzo dobrze, Igor. Garda. Garda. Dobrze. 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 No co jest? Thank you.
Double na głowę, double na głowę. Dobrze! 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 Dobrze, Igor, głowa! Dobrze! Igor, garda! Dobrze! 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 Bardzo dobrze. Chodź. Regeneruj się, regeneruj się, mocno oddychaj. Ja ci będę trzy, ja ci będę kibicował. Gardasz, gardasz. Garda i blisko, blisko. Czarek, garda! Kurde. Sebastian Sowiński, Adrian. Sebastian, garda! Dobrze!
Dostajcie kufu, otrzymuje Sebastian Stolicy. Sebastian Garda. Dobrze. I bardzo nie ma zamiast się Dobrze. Garda, Garda. Dobrze. Dobrze. Dystans, Igor. Dobrze. Okej. Double. Dobrze. Garda.
I mamy dobry wynik. Minuta. Ładnie na minutę. Yeah.
sytuacja po dzisiejszym kumite. To jest tak. Igor miał 3 walki, 2 zwyciężył przez Vasari, czyli punktowane zwycięstwa. Pierwszą przegrał po dwukrotnej dogrywce decyzją sędziów. Tak? Jakie błędy? No, błędy podejrzewam chyba tylko takie, dlatego że podstawowa walka, która trwała 2 minuty, no miał tam 3 kopnięcia na głowę, tak? Niezaliczone, no widocznie były zbyt słabe. Tam później była dogrywka, w dogrywce też było jedno trafienie, ale no nieuznane przez sędziów. Natomiast fakt jest taki, że jak to się mówi, stracił wiarę w siebie i kładł się po macie. Już tam generalnie nie miał ochoty chyba. Albo podejrzewam kondycyjnie, coś tam nie zagrało, że te pod dwie dogrywki, no to może to było dla niego za dużo. W ostatecznym rozrachunku przegrał z bardzo dobrym zawodnikiem, Jakubem Kruckim. Gratulacje, Jakub. Ostateczny rozrachunek to jest generalnie taki, chłopaki się spotykali 3 razy. 3 razy wygrywał Igor, teraz wygrał Jakub. Druga walka z zawodnikiem, z zawodniczką chyba właściwie, z zielonym pasem, troszkę starszą. No tam było 8 czy 10 trafień na głowę. No szczerze mówiąc, dziwiłem się, że tylko jedno Vasari było zaliczone, no ale widocznie kopnięcia muszą być zaakcentowane dużo mocniej. Ten skład sędziowski no tak punktował, tak zaliczał kopnięcia. No i czeka trzecia walka z Jakubem. Z Kubą, przepraszam, z Szymonem. Również wygrana. Pozdrowienia dla Szymona. Szymon występował pierwszy raz. No i co? No jedziemy dalej. Będzie trzeba troszkę kondycyjnie Igora przygotować na pojedynki, które trwają dłużej. No z Jakubem był błąd. Jakub był cięższy, 3 kg. To zaważyło. Igor walczył, podjął walkę w nie z dystansu, tak jak powinien walczyć, tylko zaczął się, że tak powiem, przepychać. A w przepychaniu okazał się słabszy fizycznie i no decyzją sędziów, tak, po drugiej dogrywce przegrał. Póki co bardzo cenne doświadczenie, pierwsza przegrana Igora. Pozdrowienia dla pani Marzeny, dla pana Marka, dla pana Brendona, Denito, który nas zaszczycił swoją osobą, i dla pozostałych sędziów, dla sympatyków z Kanku, Gdańsk, pan Szymon. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia od Igor Young Fight Sport. Na razie do następnego komiteus. No. Potem pójdziemy na obiad, a dzisiaj spróbujcie. Z czekoladą i z karmelowym i z twarogą. To jest nasz prywatny ten dietetyczny kucharz. No ale wszystkie macie zjeść. Jedziemy. Jedziemy z koksem. Jest 82%. No i co z tego? No to zamawiaj na 17 wtedy. I pojedziemy na 17 do 18. No to daj 16. No to... Tylko że ja moim zdaniem my za 25 minut nie zdążymy dojechać. Możemy być tam trochę szybciej. 17. No, to Igor ma tu taki worek. Wiesz, tam ma taką dużą od Bushido do trenowania. No tak dużo miejsca nie ma, nie? Ale generalnie można poćwiczyć sobie, nie? Ach, ja lubię boksować. No. Spróbuj zrobić to, co Igor zrobił. No to spróbuj. No, prawie ci wyszło. No, no źle założyłeś. O, teraz. Dobrze. Fajterskie. Te mocne, nie? No mówię, jakby ci mama pozwoliła, my tu ćwiczymy z Igorem raz w tygodniu w poniedziałki o 19:30 godziny ćwiczymy. Także jakbyś chciał kiedyś przychodzić, to zapraszamy mamę na kawę, a ciebie na trening. Dziękuję.
No to zawsze lepiej w dwie osoby sobie potrenować, nie? Niż osobno. A ja tutaj zawieszę. Ja tu zrobię troszkę więcej miejsca, żeby było trochę więcej. Myślę, że to nawet lepiej będzie. No. Trening o 19.30 gość Szymon M4, bo ja się... No to może profi też założyłeś. A jak ci się dzisiejsze kumite podobało? Fajnie było. Fajnie, a walki? No pierwszą mogłeś wygrać, nie? No właściwie drugą też mogłeś wygrać, ale to jest wszystko kwestia szczęścia. Ale Igor, on to ćwiczy to. No, ty sobie potrenujesz, będziesz też miał wyższy poziom, high level. Dobra, jeszcze. Szymon, uważaj z tym skakaniem do tyłu, jak nie umiesz. Szymon, kajtena cię trzeba było zrobić. Kajtena. Co zrobię? Ja ci powiem, co ja zrobię. Chodź, wybierz jedzenie sobie najpierw. Dobrą ma fryzurę czy złą? Twoja jest super. A on mówi, że mu się nie podoba jego fryzura. No, spoko, nie? Dobrze, co ty zamówiłeś? To dwa razy, tak? Frisky chicken i frisky. Są w zestawie, są. Aha. Dobra. Co jeszcze? No ty jeszcze teraz. Ja też od... Zapraszam o zamówienie. Mów. No i dwa burgery bez sera. Jak bez sera? Bez sera. Crispy nie ma sera, dziecko. Nie. No bo jak ona sobie bierze, to tak jak na wspólnej ten nagrywam. No nagrywam zwycięzców dzisiejszych. Kto był dzisiaj zwycięzcą? My! No i bardzo dobrze.